Opłaty, proszę Państwa, opłaty za telewizję, za radio, to jeszcze te czasy takie komunistyczne, że za to trzeba było płacić, że bardzo wymagane to było. A dzisiaj, proszę Państwa, afera reprywatyzacyjna, dzika afera reprywatyzacyjna. Dużo programów jest takich w internecie, którzy nas naśladują, pokazują jakiś obraz i forma radia, bo to musi być też i wizualizacja. Żłobki, poinformowała minister Elżbieta Rafalska. W roku 2017 powstanie takich Państwa, nowych miejsc ponad 12 tysięcy. Na dorobku. Dużo seksu, MSWiA chce zmienić dzieci, procedurę dla imigrantów starających się o azyl, powiedział minister Mariusz Błaszczak. Wprowadzenie tych przepisów spowoduje także uniknięcie presji migracyjnej. Czyli po prostu facet do baby się uśmiecha, nawet jak nie kocha, bo może też nienawidzić. W naszym kraju ma szczególne no to musi być seks i musi być dziecko. Sojusz Północnoatlantycki, Armia robić? Stanów Zjednoczonych coś jest obecna w Polsce. Na siłę, na hamę, specjalnie, celowo, żeby tylko realizowały się zapraszam. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 5 osób w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji w Warszawie. Wśród zatrzymanych są warszawski adwokat Robert N., były zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Jakub R. oraz jego rodzice Wojciech R. i Alina D. Zatrzymani zostaną przesłuchani w prokuraturze rejonowej we Wrocławiu, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. W tym roku w ramach programu Maluch Plus dofinansowanych zostanie ponad 12 tysięcy nowych oraz 42 tysiące funkcjonujących miejsc dla dzieci do trzeciego roku życia, powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Elżbieta Rafalska i premier Beata Szydło wzięły udział w otwarciu miejskiego żłobka integracyjnego w Stalowej Woli. Minister Rafalska powiedziała podczas spotkania, że w tym roku łącznie dofinansowanych zostanie ponad 50 miejsc dla najmłodszych. Będą to między innymi żłobki, kluby dla dzieci i dziecięcy opiekunowie. W roku 2017 powstanie takich nowych miejsc ponad 12 tysięcy, a dofinansowanie będzie łącznie dotyczyło i tych powstających, i tych, które już istnieją, ponad 53 tysiące miejsc. Minister Rafalska dodała też, że pożądane efekty przynosi inny program wsparcia rodzin 500+. Mamy efekt, na który bardzo długo, bo ponad 9 miesięcy czekaliśmy. Otóż w listopadzie okazało się, porównując listopad roku 2016 do roku 2015 w skali całego kraju urodziło się ponad 5 tysięcy dzieci więcej i ostatnio takie wydarzenie miało miejsce we wrześniu 2011 roku, a to są dopiero pierwsze te miesiące. Minister Elżbieta Rafalska powiedziała, że jest przekonana, że ta tendencja będzie się utrzymywała. 6 osób usłyszało dotychczas zarzuty w śledztwie dotyczącym wydarzeń z 16 grudnia ubiegłego roku przed Sejmem. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Michał Dziekański, poinformował, że chodzi o zarzuty znieważenia innej osoby. Dotyczą one głównie zachowań wobec dziennikarzy relacjonujących zdarzenia przed Sejmem. Zgodnie z kodeksem karnym grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. MSWiA chce zmienić procedury dla imigrantów starających się o azyl. Projekt nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcowi ochrony na terytorium Polski skraca czas na rozpatrzenie wniosku azylowego i uniemożliwia wyjazd do innych krajów Unii Europejskiej przed decyzją polskich władz. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak powiedział na konferencji prasowej, że chodzi o podniesienie poczucia bezpieczeństwa i zapobieganie przedostawaniu się do Unii Europejskiej obcokrajowców, którzy nie wymagają pomocy. Wprowadzenie tych przepisów spowoduje także uniknięcie presji migracyjnej. Mechanizm jest bardzo prosty. Jeżeli emigranci z Azji, z Afryki Północnej czy z Bliskiego Wschodu wiedzą, że nie sforsują polskiej granicy, to nie będą tego próbowali. To także przepisy, które spowodują, że handlarze ludźmi nie będą decydowali się na wykorzystywanie szlaku przez Polskę. Cudzoziemcy ubiegający się o azyl będą oczekiwali na decyzję w ośrodkach zamkniętych. Decyzja o przyznaniu statusu ma być podjęta w ciągu 28 dni z możliwością przedłużenia tego terminu do 60 dni. Wiceminister Spraw Wewnętrznych Jakub Skiba dodał, że więcej kompetencji otrzyma też szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Wzmocnienie tych kompetencji będzie polegało na przyznaniu szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców prawa do zobowiązywania cudzoziemców do powrotu, a także zakazu wjazdu do Polski jako elementów decyzji negatywnej. Według projektu Rada do Spraw Uchodźców ma się stać Radą do Spraw Cudzoziemców. Jej działanie ma być usprawnione i ma otrzymać więcej uprawnień. Projekt przewiduje też powstanie listy państw bezpiecznego pochodzenia, która miałaby przyspieszyć identyfikowanie osób obcokrajowców. W zeszłym roku 12 tysięcy cudzoziemców złożyło w Polsce wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, ale ponad 80% z tych wniosków zostało umorzonych. Obcokrajowcy ci nie kontynuowali procedury azylowej i wyjechali do krajów zachodniej Europy. Pozytywnie rozpatrzono wnioski 390 osób, a kolejnych 177 cudzoziemców otrzymało zgodę na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych. Na poligonie w Żaganiu rozpoczęły się polsko-amerykańskie ćwiczenia. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że obecność wojsk amerykańskich w naszym kraju ma szczególne znaczenie. Ogromnie się cieszę, że wraz z wszystkimi państwem możemy być tutaj w tej chwili, która w moim osobistym przekonaniu, ale jestem pewien, że nie tylko moim, jest chwilą dziejową. Andrzej Duda dodał, że liczy na realny wzrost bezpieczeństwa w naszym kraju. Nie tylko w dokumentach, takich jak te, które ostatnio zostały podjęte i w decyzjach, jakie zapadają w gabinetach czy na salach obrad, jak podczas ostatniego warszawskiego szczytu NATO, ale dziś fizycznie Sojusz Północnoatlantycki, Armia Stanów Zjednoczonych jest obecna w Polsce. Pancerne oddziały armii USA stacjonują w Polsce od kilku tygodni. Ich przyjazd był efektem ustaleń ubiegłorocznego szczytu NATO w Warszawie. Blisko 14% mieszkańców Polski mieszka na terenie Mazowsza. Mazowieckie jest jednym z czterech województw obok pomorskiego, wielkopolskiego i małopolskiego, w którym obserwowany jest przyrost liczby ludności, mówi Agnieszka Ajden, zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie. Jak podkreśla, na taki stan ma wpływ przede wszystkim dodatnie saldo migracji. Na taki stan ma wpływ dodatni przyrost naturalny, ale też przede wszystkim dodatnie saldo migracji, głównie migracji międzywojewódzkich. Analizując dane na przestrzeni lat, możemy zauważyć, że szczególnie w strukturze ludności napływającej na Mazowsze największy odsetek to są mieszkańcy województwa lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, podlaskiego czy świętokrzyskiego. Na terenie województwa mazowieckiego, podobnie jak w całej Polsce, sytuacja demograficzna jest jednak zróżnicowana. Wynika to z kilku przyczyn, wyjaśnia wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Jednym z elementów, które mają duże znaczenie, to jest stolica, największe miasto w Polsce i cała okolica. Warszawa to nie tylko sama granica administracyjna, to jest duża aglomeracja i dodatkowo wszystkie gminy, powiaty, które są wokół Warszawy, też tworzą tą dużą aglomerację. To jest ten magnes, który przyciąga. Tutaj jest więcej miejsc pracy, tutaj jest oczekiwanie, że będzie łatwiej żyć. Tu się buduje też dużo mieszkań, tutaj są pewne wielkie inwestycje strukturalne i część osób z samego Mazowsza, nie tylko, bo również i z ościennych województw do Warszawy, do okolicy ściąga. Przyczyną zróżnicowania demograficznego na obszarze Mazowsza jest również rozbieżność pod względem zamożności, podkreśla Zdzisław Sipiera. Są te rejony dość zamożne i są te mniej zamożne i część osób po prostu idzie za ekonomią i przemieszcza się do właśnie większych skupisk. O sytuacji demograficznej w województwie mazowieckim rozmawiają w Warszawie uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Rządową Radę Ludnościową. Jest to siódma konferencja wojewódzka poświęcona demografii. Smog od kilku dni nie odpuszcza mieszkańcom południa Polski, a szczególnie Krakowa. W mieście już trzeci dzień z rzędu kierowcy mogą za darmo jeździć komunikacją miejską. Od początku sezonu grzewczego darmowe przejazdy zostały już wprowadzone po raz jedenasty. Niektóre pyłomierze wskazują nawet sześciokrotne przekroczenie norm stężenia szkodliwych pyłów zawieszonych. Według szacunków Urzędu Miasta każdego dnia obowiązywania darmowej komunikacji 1500 pojazdów zostaje w garażach. Mimo to na pyłomierzach nie widać znacznej poprawy jakości powietrza, ponieważ spaliny samochodów odpowiadają za powstanie smogu w 15%, przyznaje Witold Śmiałek z krakowskiego magistratu. Nie samochody w przypadku Polski Południowej są głównym winowajcą tego stanu rzeczy, w którym teraz się znajdujemy. To są po prostu źle
używane paleniska węglowe, stare paleniska, pozanormowe paleniska węglowe. Dlatego władze Krakowa apelują do mieszkańców o ograniczenie palenia w kominkach i używanie dobrej jakości węgla. Stężenia szkodliwych pyłów zawieszonych na niektórych krakowskich stacjach pomiarowych przekroczyły poziomy alarmowe. W związku z tym dzieci, osoby starsze i mające problemy z oddychaniem powinny pozostać w domach lub założyć maski ochronne. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Moskwa i Tbilisi rozważają wznowienie stosunków dyplomatycznych. Według dziennika Izwiestia kwestia ta może zostać podniesiona w trakcie najbliższego spotkania specjalnego pełnomocnika władz Gruzji do spraw kontaktów z Rosją i rosyjskiego wiceministra spraw zagranicznych. Gruzja zerwała stosunki dyplomatyczne z Rosją w 2008 roku po wojnie o Osetię Południową. Do tej pory władze w Tbilisi odrzucały możliwość wznowienia stosunków dyplomatycznych z Rosją. Gruzińscy politycy twierdzili, że taki proces będzie możliwy tylko wtedy, gdy Rosja wyprowadzi swoje wojska z Abchazji i Osetii Południowej, a także cofnie decyzję o uznaniu niepodległości obu zbuntowanych regionów. Niedawno mówił o tym w wywiadzie dla Polskiego Radia specjalny pełnomocnik gruzińskiego rządu do spraw kontaktów z Moskwą, Zura Papaszince. Najtrudniejsze dla nas na dziś jest to, że Rosja uznała niepodległość tych regionów. My z tym nie możemy się pogodzić i powstał taki zaczarowany krąg, z którego nie wiemy, jak się wydostać. Według dziennika Izwiestia władze w Tbilisi mogą złagodzić swoją pozycję w tej sprawie, o czym miał poinformować dziennikarzy właśnie Zura Papaszidze. My z zadowoleniem powitamy taką inicjatywę, skomentował doniesienia Izwiestii wiceszef rosyjskiego MSZ Grigorij Karasin. Najbliższe spotkanie przedstawicieli Gruzji i Rosji zaplanowano na 7 lutego w Pradze. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polskie Radio 24. A w studiu jest Rafał Bała z Naczelnej Redakcji Sportowej. Dzień dobry. Klubowe Mistrzostwa Świata Siatkarzy w roku 2017 zostaną zorganizowane w Polsce. W turnieju, który odbędzie się w połowie grudnia, weźmie udział 8 najlepszych siatkarskich drużyn klubowych świata, w tym zespół z kraju gospodarza. Faza grupowa zostanie rozegrana w dwóch miastach w dniach od 11 do 14 grudnia, po czym dwa najlepsze zespoły każdej z grup przeniosą się do innego miasta, by spotkać się w fazie finałowej. Były znakomity siatkarz, obecnie wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Paweł Papkę podkreśla, że zapowiada się kolejny wspaniały turniej na polskiej ziemi. Widzę i fani najwyższych lotów siatkówki na świecie będą mogli po prostu obejrzeć najlepszych siatkarzy. Będzie to duże wydarzenie w skali całego świata. Przyjedzie kilka czołowych zespołów. Tylko zapraszać i gratulować. Liczę, że od strony organizacyjnej wszystko się dobrze powiedzie, bo sportowej to jest to zapewnione, bo poziom tych najlepszych klubowych zespołów na świecie jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki. Poprzednie cztery turnieje z tej rangi odbyły się w Brazylii. W 2016 roku w finale zwyciężyła brazylijska Sada Cruzeiro, która pokonała Zenit Kazań 3-0. Szwajcar Roger Federer po wczorajszym zwycięstwie w wielkoszlemowym Australian Open awansował z 17 na 10 miejsce w światowym rankingu tenisistów. Liderem pozostał Brytyjczyk Andy Murray, a drugi jest Serb Novak Djokovic. Z Polaków najwyżej sklasyfikowany jest Kamil Majchrzak, 259 miejsce, Jerzy Janowicz jest 273. Agnieszka Radwańska spadła z 3 na 6 miejsce w najnowszym rankingu WTA. Po blisko 5 miesiącach na prowadzenie wróciła Serena Williams. Amerykanka w sobotę wygrała wielkoszlemowy Australian Open. Aleksandra Król zdobyła złoty, a Karolina Sztokwisz brązowy medal w snowboardowym równoległym slalomie gigancie odbywającej się w Almatach 28. Uniwersjady. Bardzo się cieszę, super wynik, jestem już bardzo zmęczona, ale dałam radę, bo w pierwszym niestety się wywaliłam przejeździe tutaj finałem, ale w drugim narobiłam całą stratę i bardzo się cieszę, bardzo. Najlepszy wynik uważam od wielu, wielu lat na uniwersjadzie w snowboardzie. Moja ostatnia uniwersjada, więc bardzo się cieszę, że tak ładnie zakończyłam tą przygodę z uniwersjadą. Powiedziała nasza złota snowboardzistka Aleksandra Król. Blisko podium była w biegu narciarskim na 5 km Ewelina Marcisz, która zajęła 4 miejsce. Na 6 ukończyła rywalizację Martyna Galewicz. Reprezentacja Polski na uniwersjadzie w Almatach liczy 62 osoby. Zawody potrwają do 8 lutego. Piłkarze Górnika Łęczna wygrali z Ruchem Chorzów 3-0 w sparingu drużyn ekstraklasy. Mecz rozegrano w Hiszpanii, gdzie przebywają na obozach oba zespoły zajmujące obecnie spadkowe miejsca w ligowej tabeli. Tymczasem piłkarze Korony Kielce pokonali litewski Atlanta Squaipeda 3-1 podczas zgrupowania Cyprze. Prognoza pogody.
Na północy i północnym zachodzie dziś więcej chmur, na wybrzeżu, Pomorzu oraz Warmii miejscami słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Na zachodzie późnym popołudniem i wieczorem deszcz ze śniegiem i deszcz, miejscami opady marznące powodujące gołoleć. Na pozostałym obszarze bez chmur i bez opadów. Temperatura od minus 2 stopni na północnym wschodzie, 0 w centrum, do 1-2 na zachodzie i południu oraz do 4, nawet 5 na południowym zachodzie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Wojtek i Reneusz polecają AGD z akcesoriami. Teraz do ekspresów dodajemy zapas kawy na pół roku. Na przykład do ekspresu DeLonghi z innowacyjnym systemem spieniania mleka Latte Crema za 2999 zł. Czartu, technologia tak ma. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje chyba Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety chyba Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wciąż zbaty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Dla tych, którzy mają marzenia i nie boją się ich spełniać. Dla tych, którzy wciąż chcą więcej. To jest właśnie ten moment. W salonach Hondy ruszyła wyprzedaż rocznika 2016. Sprawdź nowe ceny i poznaj nowe możliwości. Możesz zaoszczędzić nawet do 10 500 zł. Odwiedź najbliższego dealera Hondy i poznaj pełną ofertę wyprzedażową. Odważ się robić to, o czym inni tylko marzą. Zapraszamy do salonów Hondy. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. 5, 4, 3, 3. W Media Expert jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży smartfonów. Zegarze 15:16 w kalendarzu, poniedziałek, 30 dzień stycznia. Jakub Kukla, witam i zapraszam jeszcze do godziny 16. Polskie Radio 24. Gorący temat. Czyli reprywatyzacja w Warszawie, czyli dzisiejsze zatrzymania. Przypomnijmy, 5 osób zostało zatrzymanych w związku z aferą reprywatyzacyjną w Warszawie. O tym informuje prokuratura krajowa. W naszym studiu gość Piotr Micuła, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan zaskoczony dzisiejszymi zatrzymaniami? Nie jestem zaskoczony zatrzymaniami, ponieważ należało się spodziewać, że do tych zatrzymań dojdzie prędzej czy później. Jestem zaskoczony, że doszło do nich dopiero teraz, ponieważ uważam, tak jak uważamy generalnie w stowarzyszeniu, że wiele z tych osób, także spośród tych, które zostały dzisiaj zatrzymane, powinny być już wcześniej zatrzymane i przesłuchane na okoliczności spraw związanych z reprywatyzacją w Warszawie. Chociaż zatrzymanie miało już miejsce w roku ubiegłym, w październiku zatrzymana została urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości. Tak, urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości, swoją drogą także związana rodzinnie z adwokatem zatrzymanym dzisiaj przez CBA Robertem N. Siatka? Słucham? Siatka. Siatka, no to jest dobre pytanie. To jest właśnie to pytanie, na które organy ścigania i prokuratura przede wszystkim, ale także odpowiednie służby specjalne muszą udzielić odpowiedzi. No, to też jest oczywiście interesujące, że poza tymi zaszłościami, powiedzmy, zależnościami biznesowymi bądź czysto zawodowymi, wiele z tych osób jest powiązanych ze sobą także rodzinnie, tak? Bo no właśnie mówimy dzisiaj o tych 5 osobach, czyli między innymi o byłem zastępcy Biura Gospodarowania Nieruchomościami, panu Jakubie R. Przypominam, że także osoby związane rodzinnie z nim zostały dzisiaj zatrzymane w związku ze sprawami reprywatyzacyjnymi. I w sprawie Jakuba R. do sprawy odnosi się także, do kwestii odnosi się także warszawski ratusz, twierdząc, że wbrew informacjom CBA zatrzymania nie dotyczą osób obecnie zatrudnionych. Chodzi o Jakuba R., który pracownikiem ratusza nie jest od 4 lat, a został zatrudniony w ratuszu w roku 2006 za czasów rządów poprzedników. O tym piszą urzędnicy warszawcy w swoim oświadczeniu. Oczywiście ratusz ponownie stosuje taktykę zrzucania odpowiedzialności na poprzednią władzę. No niestety Hanna Gronkiewicz-Waltz jest już zbyt długo
długo prezydentem, aby można było cały czas stosować tę narrację. Co prawda Jakub R. rzeczywiście nie jest zatrudniony, żadna z osób dzisiaj zatrzymanych nie jest zatrudniona w ratuszu, natomiast on cały czas był zatrudniony także za prezydentury pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Jak najbardziej pani prezydent ponosi odpowiedzialność za tę sytuację. My już wielokrotnie w naszych komunikatach jako stowarzyszenie domagaliśmy się dymisji pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji. Pani prezydent przez wiele lat uważała, że problemu nie ma. Ostatecznie przyznała faktycznie w zeszłym roku, że coś jest na rzeczy, że coś rzeczywiście było nie w porządku. Żaba skreczy. Na pewno. Proszę państwa, ciekawe czasy. Aż radio stanęło, nawet przestało gadać. Dlaczego? Bo widocznie gadają jakieś głupoty. Jakieś głupoty gadają. O. Także proszę państwa, nawet przestała gadać głupoty tutaj ta stacja Polskie Radio. No ze względu na nową message, bo coś tu przyszło. Chodźmy zobaczmy, co tutaj nam przyszło na te telefony. Co ona tu nasyła, ta żebraczka odbiorcza. Loteria. Doładuj się do 31, a zwiększysz swoje szanse w losowaniu o przedostatniego samochodu BMW 318i. Za każde 5 zł wydanych na doładowanie otrzymasz jeden los w loterii. Do ciebie wygranych wiele innych atrakcyjnych nagród, które będzie listę zdraniesz na stronie. Aby zrezygnować z udziału, wyślij bezpłatnego potem. No to czyli, że takie coś to jest chyba nasyła Orange na T-Mobile. Tak, tak. Loteria. Vivus. Dobrze, następne może zobaczymy, co my tu odbiorczą. Facebook jest. Twój kod resetowania hasła. Dobrze. Dziękuję. Następne. Twój kod. Drugie. T-Mobile. Aby zachować. Ja ci chwilę to dam. Zobaczymy, czy to jeszcze można to reaktywować. Dobrze. Także proszę państwa, T-Mobile. No na kartę, to na kartę. Ale że w Orange jakie oszustwa. Komisja weryfikacyjna, która powinna zacząć swoją działalność najpóźniej za kilka tygodni. Mam poważne wątpliwości co do tego, czy komisja rozpocznie swoją działalność za parę tygodni w związku z tym, że z tego co mi wiadomo, jeszcze nie została nawet przyjęta ustawa przez Sejm w tej sprawie, więc ja mam nadzieję też, że my jako stowarzyszenie jak najbardziej popieramy rozwiązania nadzwyczajne w związku z tym, że proceder dzikiej reprywatyzacji też był procederem nadzwyczajnym i dość bezprecedensowym w skali historii naszego państwa, nie mówiąc już o samej Warszawie. Więc jak najbardziej mamy też nadzieję, że nasze uwagi, które gdzieś tam postulowaliśmy odnoszące się do projektu pierwszego ustawy o komisji weryfikacyjnej zostaną uwzględnione. Wiemy, że pewne poprawki już były do tej ustawy wprowadzone. Jak zostanie przyjęta, to ja myślę, że będziemy mogli poważnie zacząć rozmawiać na temat tego, w jaki sposób ta komisja powinna i będzie funkcjonować. A co pan sobie obiecuje po jej działalności, kiedy już powstanie? Znaczy ja mam nadzieję przede wszystkim, to jest fundamentalna kwestia dotycząca tej reprywatyzacji, to jest po pierwsze zadośćuczynienie wszystkim szkodom, które wyniknęły z procederu dzikiej reprywatyzacji. I mam tu przede wszystkim na myśli ogromne koszta społeczne, jakie niosła za sobą dzika reprywatyzacja, czyli dramat lokatorów, mieszkańców, a także koszty, które ponosiło miasto i Skarb Państwa w związku z wypłaceniem odszkodowań na przykład osobom, które nie były spadkobiercami. A druga kwestia, która jest bardziej już domeną, ponieważ komisja weryfikacyjna... Przepraszam, jednej grupy pan nie wymienił, byłych właścicieli, bądź ich spadkobierców. A właścicieli, oczywiście tak, ale rozumiem, no komisja przede wszystkim będzie weryfikować decyzje zwrotowe. No, wiele decyzji
jeżeli były prawidłowe, no to komisja nie będzie musiała ich wzruszać, tak? Więc jakby jeśli chodzi o właścicieli, to ja myślę, że ich interes jest, został dostatecznie zabezpieczony i komisja nie jest zagrożeniem dla tych, którzy w uczciwy sposób odzyskali swoje mienie. Ja myślę bardziej o dramacie tych, którzy odstąpili od swoich praw, którzy dali się po prostu oszukać. A, którzy dali się oszukać, no to one są ofiarami oczywiście, tak? I to jest druga sprawa. To jest tych właścicieli, to jest właśnie osobno oprócz kwestii administracyjno-prawnych związanych z funkcjonowaniem komisji. To jest wzruszaniem tychże decyzji administracyjnych, weryfikowaniem ich, które decyzje były podjęte w oparciu o dowody, w odpowiednie postępowania dowodowe, nie było tam żadnych nieprawidłowości, to jest inna rzecz. Druga rzecz jest taka, związana właśnie z podejrzeniami popełnienia przestępstw. Natomiast to jest już bardziej domena oczywiście prokuratury i służb. I rzeczywiście też w narracji swojej Ministerstwo Sprawiedliwości przyznaje, że działalność komisji ma być działalnością urzędu, tak? Urzędu, który będzie weryfikował decyzje administracyjne. Natomiast to, o czym Pan mówi, czyli na przykład pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób, które w wyniku wprowadzania na przykład innych osób w błąd, bądź wprowadzania sądu w błąd, co było na przykład przy też głośnej sprawie pana Marka M., która niedługo będzie się toczyć będzie rozprawa pierwsza w ogóle w tej sprawie, to mam nadzieję, że te osoby po prostu wymiar sprawiedliwości ich dosięgnie i zostaną w należyty staranny sposób osądzone za to, co zrobiły. Także kilka tysięcy spraw reprywatyzacyjnych w Warszawie i komisja złożona z kilku, być może kilkunastu osób. Diabła. To znaczy, że ten temat długo może jeszcze pojawiać się w mediach, nie tylko. Tak, to znaczy to jest jedna z wątpliwości, którą my też podnosiliśmy i bardzo często była ona podnoszona przez opinię publiczną dotyczącą tego, w jakim składzie, znaczy, że komisja w takim, powiedzmy, ograniczonym składzie, to jest w tej chwili 4 plus 4 plus przewodniczący. Chodzi o to, że tam jest też umowa, jakby, że to będą osoby wybierane przez Sejm. Przynajmniej z tego, co wiem, jakby z komunikatów ministerstwa, tak, ponieważ no, do nas jakby nikt oficjalnie się nie zwracał jeszcze w tej sprawie. Natomiast z tego, co zrozumiałem, też intencje ministerstwa, no to ma to być rodzaj urzędu administracyjnego, więc to będzie tak, że komisja będzie miała swój aparat cały administracyjno-urzędniczy, który będzie za nią wiele kwestii rozstrzygał, tak? Więc ja mam nadzieję, że jednak nie będziemy mieli do czynienia z... Kiedy mówimy komisja, to koszta weryfikacyjna, to mamy... O czym mamy wyobraźnię, widzimy komisje śledcze, tak? Zawsze te najsłynniejsze. Natomiast wydaje mi się, że jednak intencją... Niefortunnie nazwano to w ten sposób, a intencją jest jednak stworzenie urzędu administracyjnego, który będzie bardzo skrupulatnie sprawdzał. Mam nadzieję, że tak to przynajmniej będzie wyglądało na poziomie wykonawczym, kiedy będziemy mieli ustawę i kiedy zobaczymy już, jakie ewentualne rozporządzenia zostaną wydane odnoszące się do w oparciu o przepisy ustawy, no to wtedy będziemy mogli powiedzieć, czy to rzeczywiście będzie zadośćuczynienie tym szkodom, czy jednak będziemy mieli do czynienia z jakąś fasadą. Ja myślę, że no jednak przypisuję w miarę dobre intencje, tak? Ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Mówimy o sprawach reprywatyzacyjnych w Warszawie w kontekście dzisiejszych zatrzymań. To po pierwsze, mówiliśmy o działaniach prokuratury. Przypomnijmy, prokurator generalny powołał 3 zespoły w ramach prokuratury, które zajmują się kwestiami reprywatyzacyjnymi. W Warszawie chodzi mniej więcej o 100 spraw jak dotąd. Mówimy także o komisji weryfikacyjnej, która zapewne w najbliższej przyszłości powstanie, a nie mówimy o ustawie. A ustawa to jest kolejny temat i... A to nie jest kluczowy temat. To jest kluczowy temat w kontekście systemowego rozwiązania tego problemu. I tutaj też mam, i my jako stowarzyszenie mamy poważne zarzuty do obecnej władzy, że jednak nie widzimy w tej chwili, widzimy, że jest pomysł komisji weryfikacyjnej, widzimy, że prokuratura już krajowa, tak, i prokurator generalny z wielkim zainteresowaniem zajęli się sprawami reprywatyzacyjnymi, natomiast brakuje właśnie tej fundamentalnej, systemowej, tego fundamentalnego, systemowego rozwiązania, czyli dużej ustawy reprywatyzacyjnej, tak, czyli ustawy, która w sposób kompleksowy jakoś zakończy ten temat. No. Na razie mamy do czynienia z takimi, powiedzmy, do
doraźnymi działaniami typu właśnie na przykład wstrzymywanie decyzji zwrotowych przez ratusz. No, to zresztą zapowiedziała pani prezydent po właśnie wybuchu, dopiero po wybuchu afery z słynną działką przy Chmielnej 70. A ustawy nie ma, tej dużej, bo? I to jest dobre pytanie. Był projekt przygotowany przez obecną opozycję poprzedniego koalicjanta. Został on odrzucony w Sejmie w zeszłym tygodniu. Projekt niedoskonały, będący kalką dawnych pomysłów jeszcze z początku tego wieku, ale jakiś tam zawsze. Natomiast ja mam nadzieję, że jednak partia rządząca, rząd i Prawo i Sprawiedliwość jak najszybciej zakomunikują obywatelom, że jeżeli oni mają jakiś pomysł, systemowe rozwiązanie, to zaproponują po prostu projekt ustawy tak, jak w ich przekonaniu on powinien wyglądać, jeżeli ten, który został zaproponowany nawet przez opozycję, ale dlaczego został tak odrzucony, tak, skoro był jakimś projektem możliwym do przyjęcia, do rozwiązania tego. Zobaczymy. Nie wiem. Ja mam nadzieję, że te działania, które widzimy obecnie, to nie są tylko działania wizerunkowo-PR-owe, że to komisja weryfikacyjna to nie jest, będzie rzeczywiście odwracać decyzję i dość uczyni szkodą, ale czekamy przede wszystkim na ustawę reprywatyzacyjną i mam nadzieję, że niedługo usłyszymy o pierwszych pomysłach. O kwestiach reprywatyzacyjnych w Warszawie w kontekście dzisiejszych zatrzymań Piotr Micuła, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Informacje dnia w skrócie. Minęła 15.30. CBA zatrzymało 5 osób w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji w Warszawie. Od tego zaczniemy. Przeniesiemy się też do Żagania, gdzie trwają polsko-amerykańskie ćwiczenia pododdziałów pancernych. Na koniec jeszcze Rosja, która może wznowić stosunki dyplomatyczne z Gruzją. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia.